To jest wieczór WTK, Sonia Kobylańska-Jóźwik. Dobry wieczór. Doświadczenie wykorzystania seksualnego w dzieciństwie rzutuje na całe życie. Tak trudne przeżycia dziecka nie pozostają także bez wpływu na jego otoczenie. Te doświadczenia są przedmiotem pionierskich badań prowadzonych na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej, o których porozmawiam już teraz z profesor Marią Bajsert, kierowniczką tego zakładu. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie to jest temat prowadzonych przez państwa badań. Chciałabym na początek zapytać, jak one mają wyglądać i jaki cel sobie państwo stawiają? Cel jest i prosty, i złożony, dlatego że chcemy skoncentrować się na doświadczeniach wszystkich osób, które biorą udział w takim zjawisku wykorzystania seksualnego. Dobrze wiemy o tym, co się dzieje z ofiarami. Też mamy pewną wiedzę, co się dzieje ze sprawcami. Natomiast mamy niewielką wiedzę na temat tego, jak reszta członków rodziny przeżywa fakt, że kogoś spośród nich dotknęła patologia. I stąd koncentrujemy się już nie na ofierze, sprawcy, na rodzicach, ale koncentrujemy się na rodzeństwie, czyli na tych, którzy są w tej samej mniej więcej pozycji jak inne dzieci w domu, mniej więcej podobnie zagrożone wykorzystaniem, ale akurat wykorzystania uniknęły. Chcemy dowiedzieć się o ich przeżyciach, o sposobach radzenia sobie z taką informacją i też o sposobach reagowania wobec rodzeństwa wykorzystanego. Czy trudno jest dotrzeć do takich osób właśnie, które chcą państwo zbadać? Bardzo trudno i dlatego apelujemy do mediów i apelujemy do wszystkich możliwych źródeł, które mogą nam pomóc i nie wahamy się przed rozprzestrzenianiem tych informacji, dlatego że świadomość, że pewne skutki wykorzystania dotykają ofiary, jest niska. Ale świadomość, że pewne skutki dotykają rodzeństwo ofiar, jest jeszcze niższa. Stąd też nie mamy wielu chętnych, ale nie jest to tylko zjawisko polskie, dlatego że nasze badania to są badania, które prowadzimy razem z koleżankami i kolegami z Irlandii i tam też podobne kłopoty się pojawiły przy procesie rekrutacji. Stąd moja gorąca prośba do tych osób, które są rodzeństwem ofiar, wiedzą o tym, że rodzeństwo było wykorzystane. Nawet jeśli ta wiedza nie jest zbyt duża, to bardzo prosimy o kontakt. A jakie państwo przyjęli założenie, jeżeli chodzi o to, ile osób chcielibyście przebadać? Czy jest w ogóle jakaś taka liczba, którą państwo w tych badaniach zakładacie, żeby w ogóle z nimi ruszyć, żeby to miało sens? Mogę powiedzieć o pewnym minimum. Minimum to jest grupa 30-osobowa, dlatego że różnego rodzaju narzędzia analizy statystycznej, one przewidują pewne minimum właśnie w postaci 30 osób. Ale chcę też powiedzieć, że Dublin City University, który razem z nami prowadzi te badania i jest właściwie autorem i promotorem tych badań, zebrał przeszło 100-osobową. Stąd my też chcielibyśmy mieć grupę podobną. Pani profesor, myślę sobie, że to musi być faktycznie ogromna trudność dotrzeć do tych osób, ale też jeżeli słyszy nas taka osoba, to być może też ma pewne obawy związane z uczestnictwem w takich badaniach. Co by pani profesor takiej osobie powiedziała, która właśnie słyszy nas i zastanawia się, czy jest sens wziąć udział w tych badaniach? Wiem, że państwo sobie założyli też pewien taki cel, żeby wypracować pewne mechanizmy pomocy. I jakby chciałabym, żeby pani profesor to rozwinęła, jakby jaki ma być ten efekt końcowy tych badań? Tak, założyliśmy, że w sytuacji wykorzystania seksualnego rodzeństwo osoby wykorzystanej tak samo zasługuje na pomoc, oczywiście w innej formie może i innej treściowo, jak osoba wykorzystana. Założyliśmy bowiem, że stres, napięcie, a czasami nawet trauma związana z tym, że rodzeństwo towarzyszy komuś, kogo trauma spotkała,
jest też warte tego, żeby opracować dla rodzeństwa pewne skuteczne formy pomocy. I to jest taki jeden cel. Natomiast drugi cel jest może szerszy i bardzo bym zachęcała właśnie osoby, które nas słyszą, do wzięcia go pod uwagę. Wszystkie badania, które prowadzimy na temat krzywdzenia dzieci, to są badania, które ostatecznie zmierzają do tego, żeby ofiar było mniej. Dlatego, że też chcemy uczulić wszystkich, którzy nas słyszą, żeby nauczyły się te osoby rozpoznawać czasami w otoczeniu pewne oznaki wołania o pomoc. W tej chwili, gdy to mówię, przecież zwracam się do osób dorosłych, dlatego że warunkiem uczestnictwa w naszym badaniu jest ukończony 18 rok życia. Ale zwracam się również do osób, które być może w tej chwili są świadkami wykorzystania rodzeństwa. Nie w tym sensie literalnym, ale takim, że rodzeństwo boryka się z traumą i chciałoby poprosić o pomoc, ale nie bardzo wie jak. I taka możliwość uczestnictwa w badaniu, które też może wzbudzić refleksję, może też pewnych rzeczy nauczyć, może być powodem do zadawania nam pytań. Dlatego, że oprócz tego, że można wypełnić internetowo oczywiście ankietę, to również można nawiązać kontakt z odpowiednimi placówkami, które obiecały nam, że w momencie, gdy zwróci się do nich ktoś z pytaniem, osobie tej pomogą albo samodzielnie, albo udzielą również informacji, gdzie taką pomoc mogą zyskać. Ponieważ w naszych wszelkich ulotkach czy w internetowych zapowiedziach pojawiają się również adresy mailowe i pojawia się adres mojego zakładu, to mamy również takie doświadczenie, że zgłaszają się po prostu ludzie do sekretariatu naszego wydziału i proszą o pomoc w ten sposób, że proszą o kontakt z osobami prowadzącymi badania. Wszyscy jesteśmy klinicystami i nikt z nas nie pozostanie głuchy na taki apel osoby, która z jednej strony chciałaby pomóc sobie, ale też z drugiej strony chciałaby wypełnić pewien ważny społeczny cel. Po prostu zmniejszyć liczbę wykorzystań. Pani profesor, chciałam zapytać też o skalę zjawiska. Co mówią najnowsze badania odnośnie tego, jak wiele osób doświadcza w dzieciństwie wykorzystania seksualnego? Tak, badań mamy bardzo wiele. Mogę powołać się na badania ostatnie i to takie badania, które dotyczą Polski. Dlatego, że badania z 18 roku, które można znaleźć w publikacji Moniki Sajkowskiej, pokazują, że mniej więcej 20% osób młodych między 13 a 18 rokiem życia ma takie doświadczenie jak wykorzystanie seksualne. To jest duży wskaźnik, wysoki, dlatego że to jest co piąta osoba spośród tej grupy młodych osób. Chcę jednak powiedzieć jeszcze dwie takie ważne rzeczy. Pierwsza jest taka, że zawsze wyższy procent wykorzystań dotyczy kobiet, a więc czynnikiem ryzyka jest przynależność do płci żeńskiej i to dlatego, że większość sprawców, którzy wykorzystują dzieci, to są sprawcy heteroseksualni. A drugi taki fakt, który też nie podlega dyskusji, to jest fakt pokazujący, że ta liczba 20% to jest ciemna liczba i to nie jest rzeczywista liczba, która by nas informowała, ile osób jest wykorzystanych naprawdę. I o tym znowu, ile osób jest wykorzystywanych naprawdę, decyduje i oczywiście narzędzie pomiaru, ale też decyduje sposób definiowania wykorzystania seksualnego. To jest niezwykle ważna rzecz, żeby nie poprzestać na myśleniu, że wykorzystanie seksualne to są tylko formy ostre, intruzywne, penetracyjne. Wykorzystanie seksualne to są również formy, które nie mają charakteru dotykowego, czyli to jest eksponowanie dzieciom niewłaściwych treści, eksponowanie nagiego ciała, to są różnego rodzaju komentarze słowne, to są również też formy dotykowe, ale niekoniecznie dotyk, który od razu ma charakter bardzo inwazyjny. Zmierzam do tego, żeby
zmienić trochę społeczną definicję wykorzystania. Bo ile definicje kliniczne obejmują bardzo szerokie akty działania, które są wykorzystaniem, tak jak właśnie te niestosowne komentarze, o tyle ludzie, którzy nie są profesjonalni, po prostu taki człowiek z ulicy, który nie zna zjawiska, ma tendencję do myślenia, że tylko bardzo ostra forma, na przykład zgwałcenie, jest wykorzystaniem. Mhm, nie. Te skutki, o których pani mówiła najpierw, dotykają również osoby wykorzystane mniej inwazyjnie. Pani profesor, właśnie chciałam dopytać, czy w tych badaniach, w których właśnie chcecie skupić się na rodzeństwie osób wykorzystanych seksualnie, interesuje państwa właśnie to ta szeroka definicja wykorzystania seksualnego, czy chodzi właśnie o takie jakby najbardziej drastyczne przykłady? Nie, nie. To są w tych naszych badaniach pytania, które zadajemy osobom zainteresowanym, naszym respondentom. To są pytania otwarte. I bardzo zachęcamy do tego, żeby oprócz wypełniania określonych rubryk, też wypowiedzieć się swobodnie. W każdym pytaniu będziemy też analizować tak zwane treści, które znajdą się w pytaniach, jakościowo. A więc będziemy się pochylać na odczuciach i opisach, które wcale nie muszą być profesjonalne. One po prostu są zgodne z tym, co dana osoba przeżyła i z czym chciałaby się podzielić. I to jest dla nas istotne, żeby nie wymagać niczego nadzwyczajnego, tylko zachęcić do dzielenia się z przeżyciami i doświadczeniami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Maria Bajsert, kierowniczka Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dziękuję pięknie. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu za uwagę i polecam, by pamiętać o tych badaniach prowadzonych w zakładzie pani profesor. Jeżeli ktoś miał takie doświadczenia, te doświadczenia są w tej chwili bardzo cenne, również dla innych osób, które mogą być ofiarami. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.